jestem w Domu na Wodzie we Wrocławiu, gdzie przed chwilą miałam ogromny zaszczyt i przyjemność rozmawiać z doktorem Bogusławem Bednarkiem, moim wykładowcą, o książce Hermana Kocha Kolacja. Nasza rozmowa ukaże się w programie Co czytać? Było to dla mnie ogromne przeżycie rozmawiać z doktorem, z moim wielkim autorytetem. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło i że będzie Wam się ta rozmowa podobać. Zresztą polecam Wam program Co czytać, bo to jest świetny program o książkach, prowadzony przez naprawdę wybitnego znawcę literatury. Hermana Kocha to w wysokiej mierze thriller psychologiczny. Jednak jego sednem nie jest wystawna biesiada, lecz zawiły problem moralny. Końcowe sceny świadczą, że jednak chyba coś się tam strasznego... No i mamy. Dobrze. Ale brawo! Ta moja studentka to moja studentka. Prawda? Jak się cieszę. Dziękuję bardzo Anicie z Book Reviews, Anita wie za co. Dziękuję bardzo całej ekipie programu Co Czytać, która mnie bardzo wspierała i była wyrozumiała dla wszystkich moich potknięć. I bardzo dziękuję Sylwii, kierownikowi produkcji, że zaprosiła mnie do tego programu i dała mi szansę rozmowy naprawdę z moim wielkim, wielkim autorytetem. Możliwość rozmowy i spotkania po tylu latach. Dzięki wielkie.